Dzisiaj jest 9 kwietnia 2014 roku. Jesteśmy z Haliną Janaszek. Jesteśmy na Trójkącie Trzech Cesarzy. Ja to najbardziej lubię takie filmiki robić. No bo to... No nie, Darek też łyknął. Kamerę też ma. Też ma, no Darek łyknął bakcyla też. Tak. Tam. Bo to jak człowiek nie ma liści, to widać tutaj ten trójkąt. Ale tej wody to tak za dużo do niej ma. Był, jak były opady, słuchajcie, to tu było zalane, że tylko ten czubek było widać. Tyle wody tu było. Tak, a potem jeszcze zrobię z flagą. Weźmy. Sobie. To tak dobrze, że jest ten. Potem wam też. Pomnik. No. Czekaj. Potem jeszcze z flagą naszą regionalną. Rozwincie sobie. Centrum spotkań młodzieży. I nawet mówił, że to jest super, jakby się miasto dogadało z Jaworznem i z Mysłowicami. Chyba teraz podpisali jakieś porozumienie. Ale nie dotyczące tego. Tam Jaworzno, tak? No tu jeszcze jest kawałek Sosnowca, Jęzor. Jęzor. Blisko Jaworzno. Parę, kilkaset metrów jest dalej Jaworzno. Tam jest Mysłowice. A tu jest Sosnowiec, tak? Czyli tu jest zabór rosyjski, zabór austriacki i Prusy po drugiej stronie. Czyli po tych dwóch częściach jest zachodnia Małopolska, a po tamtej Śląsk, Górny Śląsk dopiero. Także to tak takie wygląda. Kaczki. Historyczne miejsce. Ryby łapią tutaj na kajakach. To fajne jest takie, nie? Nie wiem, co to jest. Trawa. Nie, jakaś roślinka ładna. No wiem. Jak mówię, jak była taka powódź, kaczki. Mam nawet takie zdjęcia, bo te kaczki to ja sobie robię. Także tutaj w tym miejscu, jak ktoś stał, to granice sięgały do oceanów różnych. Tak, w tym miejscu. Tak. Granice państw, tych państw. Do Wierszyny. To było jedno państwo. Jedno państwo było. No tak. Pańcie sobie jeszcze tutaj, przecież. Przy moście. Stare Mikołaje. Słuchaj, ja nawet... On jest zastawiony, to jest nieczynne. Nie, ale tak. No, już. I nawet wymyśliliśmy, że na tym moście by była fajna scena. Już nawet zespoły mam, które by chciały zagrać tu. Ludzie by siedzieli tu i tu. I, a zespoły by tam grały na tym osiedlu. Tu z Rosji, tam z Austrii, tu z Niemiec. A tu sobie stać bliżej, zapadalo. Albo ja... Zapadalo. Nie wiem, jak to się reguluje obiektyw też? No tak. Jak to się zrobi? Z przodu, tutaj sobie. Aha, dobra. To jest coś... Fajne miny. Trzy imperia tu były. Austro-Węgry, Adriatyk sięgały przecież. No i to jest po prostu Prusy. Ten potencjał, żeby działa na wyobraźni, jest jakaś historia, punkt historyczny, no nie? Gdzie już był, jako miejsce turystyczne już było... Tak, z głosowaniem tam załatwiliśmy, że wygrało najatrakcyjniejsze miejsce turystyczne w województwie śląskim. Bo to głosowały Mysłowice i my, no nie? I także... Współpracujemy ze Ślązakami, nie tylko że. Korona Śląska, to się nazywa Korona Śląska? Ale tutaj ze Ślązakami sprzątaliśmy po ich terenie, nie? Tam był też taki pomnik, ale to zdewastowali. Też taka tam misja informacyjna. Tu nawet bobry spływają, wiesz? Są bobry w rzece. Tu ponoć czołg ruski utopiony jest. Tak? Tak. A ona głęboka potem? No, nie, teraz. Czeka, miejscami doły, wiesz, miejscami. No.
Tu był port. Tu ładowalnia, pocztówka jest, takie galary węglem czy innymi rzeczami. No, ale troszeczkę musiało być więcej wody, no nie? Ja myślę, że ale to. I statki spacerowe do Krakowa i z powrotem pływały. Zawsze dużo słyszałam, że takie trójkąt Czech Czesarzy. No, tu już z Krakowa do Krakowa. A bo tam leci. Jeszcze jest jeden wiadukt, akurat go nie widzę. Strzemsza później, od tego momentu się nazywa już Strzemsza. Tu jest czarna, tu jest biała, a od tego miejsca się nazywa Przemsza i wpada za chwilę tam do Wisły. Niedaleko jest ujście do Wisły. A w jakim miejscu? W okolicy chyba, tam jest, co tam jest? Tam jest Jeleń, tam jest Ciężkowice. Później jest to chyba Zatora tam niedaleko. Dokładnie nie wiem, jaka miejscowość najbliższa. Tu taki ma charakter bardziej górny. Bo tu akurat to wnętrza, to teraz już się oczyściło, ale w dawnych czasach... Tutaj taka... Zupa. Wolniejsza. Wolniejsza. Tak.